Okej, dobra. Ja zawsze sobie patrzę na ten, patrzę sobie na, Dolara. na indeks dolara. Tutaj to jest środek Bollingera. I zobacz, mamy Co? RSI wzrostowe, nie? A ty to zamknąłeś, czy jak? Co? Przecież my na baj jesteśmy, nie? No to z rana na baj było, no, tylko to jest indeks pokazuje mu. To jest indeks dolara, to nie jest euro USD. To jest indeks, teraz mi mówi, że ten, nie? Że... Ja dalej nie wiem. Tekst. No ale przedtem miałeś, nie? I tam pokazywałeś, że... Ale przy tym miałeś EURUSD i powiedziałeś, że doszło do strefy i teraz idzie w dół. No, że teraz on idzie w dół, no. Ja dalej nie rozumiem nic z siebie, co mówisz. Patrz, no rozłożyłem No chyba. ty już zamknąłeś tą pozycję, czy co, czy jak? Nie, ja to trzymam cały czas. Tylko pokazuję tu, że doszło do No strefy. ale ty mówisz, że tu doszło FIBO i odbiło teraz. I co teraz? No. Zajdzie. Ja bym poczekał na świecę. Poczekaj, bo to jest pół godziny. Okej. Ja bym poczekał tutaj na świecę. To się stanie, bo na środku się odbiło, nie? I to może być tutaj z 15 lub dwoma ramionami. I dla mnie tu może być, jak nie przybije mi tutaj tego, to ja odchodzę baja. Czego się bije? Coś przerywa. Coś przerywa. Tutaj, no zobacz, mam środek Bollingera, nie? Jest jakaś reakcja, coś się A odbiło. jak przebije to co, to no jak przebije to co robisz? Jakby to przebiję, no to ja wchodzę sola, nie? Ale wszystko jest w trendzie, na razie jest w trendzie wzrostowym dla mnie. No ale a co z tą otwartą pozycją? Ej, mi chodzi, co z tą otwartą pozycją jest? To ja czekam cały czas, bo tu. My mamy pozycję otwartą, nie? No mamy pozycję otwartą, A ja no. mówię, jak przebije to co zrobisz z tą otwartą pozycją? Boże kochany. No to ja No i zamknę. co zrobisz z nią, jak przebije w dół? To zamknę, no. Otworzę sola. Na razie Przerywa jest. coś, ja cię nie słyszę w ogóle. Kurde. Artur, tu mnie słyszysz? Słyszę. No jeżeli Ja nie przebije. słyszę, to przerywa wiecznie. Jeżeli ten. Jeżeli przebije mi tutaj to, zobacz. Tutaj ten poziom mi przebije. No to ja tamtą zamykam, nie ma sensu i otwieram z cela. Ale na razie to jest, dla mnie to jest bajnie tutaj, nie? Bo nic się takiego nie wydarzyło. Jest No nie, reakcja. no nie, bo to tak dziwnie jakoś zabrzmiało, bo ty mówisz, doszło do FIBO i teraz odbija w dół. To moim zdaniem to idzie w dół teraz, no. Nie Tak szkodzą. powiedziałeś to przecież. No, powiedziałem, że doszło do tego, do strefy, patrz. I poszło na dół. Tu do strefy poszło i jest korekta. Poszło na dół. To ja, dla mnie to może być takie coś. Zaraz powiem. Ścieżkę narysuję. Patrz. Impuls. No to czemu ma iść do góry? Takie coś widzę. I tutaj był fajnie na tym, nie? Tu można było zgadnąć na tej korekcie. Aha. Cela, nie? Ile to było pipsów? No około 18 pipsów, nie? No i teraz czekam, czy przebije? No 18 pipsów, a my mamy 20 przecież tej profil ustawiony. To co tam Wygraliśmy tutaj. Ile miałeś? przerywa. Ja ci powiem, jak ja miałem wejście. Ja miałem wejście 152. Czyli do, miałem na tej strefie, nie? No 20 Ja tu jak przebiło mi tą strefę, no to ja mówię ten. No to wchodzimy to znaczy dostać. na baja wchodzimy, nie? No i jest, doszło tutaj do 7,9, korekta. Ja myślę, że to pójdzie dalej do góry, nie? Jak nie przybije. Jak nie przebije, nie? Na razie, zobaczcie, na razie jest zanegowane, jest, knot się robi, nie? No na tym też nie robi wyższych, nie? RSI spadło pod, RSI spadło pod EMA, nie?
No. Jakbyś wziął tutaj FIBO, to też doszło do strefy. Wiadomości są, poczekaj, dolar jest mocny, euro też jest bardzo mocne. Znaczy nie tak bardzo, ale mocne. Teraz no, dolar mocniejszy. To, praktycznie cały ten gewinn, co był, to poszedł do dupy. Cały ten zysk? Ja myślę, No. że jeszcze polecimy do góry. To jest tylko No korekta. ja nie widziałem, że tak spadło, bo ja myślę, że jestem w pracy, to tam nie oglądam, nie mam czasu za bardzo. Poczekaj, ja mam tu. Lepiej nie wchodzić. Teraz poczekaj. Nie, jak ja bym widział, że to chce na dół iść, to ja bym to zamknął, ja bym to pierdolił tam. Bo to poszło ładnie. Tam był fajny zysk już i... A teraz nie ma co zamykać, jak tam 20 centów jest, kurwa. 52. No poszło 17 pipsów, nie? Ja mam take profit 360. To nie mało, nam prawie był ten take profit. Ale ja myślę, że to był impuls i to jest tylko korekta i lecimy dalej do góry. No, zobaczymy. No, która jeszcze jest? Zrobisz ten, Artur, zrobisz funta? Mogę zrobić. Czekaj, już ci ustawiam. Nie podpowiadaj mi. Znaczy nie, no ustawiam ci. Czekaj, dobra, wykasuję tu. Jak robisz te 4 godziny dniów, to dawaj tylko ten. Dawaj tylko ten. Aby jeden opór, jedno wsparcie, bo to my tam patrzymy na 24 śpiewców, bez sensu takie duże te opory. Tylko te najważniejsze. No, nie będę tak maział. No masz. Ja ci Sławek nawet nie widzę. Jesteś Sławek czy. Bo nawet ci nie. Jestem. Co? Jak dodawałem sterowanie, to nawet nie widać ciebie, że jesteś na Zoomie. Ja, no, mi się wyświetla gada. To ja nie wiem. Ale nie, jak dodawałem sterowanie myszką, no to ciebie widziałem, Artur, ale Sławka nie widziałem. No, ale tak strasznie mi muli, że sok. Muli ci? No, strasznie. Bo tutaj jak masz, to co później działa, nie zawsze. Ale ostatnio mi dobrze wszystko chodziło. Wiesz, o co chodzi? Ja tutaj myszkę przesuwam, a to chuj. Bo ja w pracy jestem. W ogóle od Sławka mi przerywa non-stop. To jestem z tego. Sławko przerywa. I mów, co widzisz. Co widzę? Świecę spadającą. No, bo tam jak od... Tutaj, no tutaj ci będzie dobre. O, idzie znowu. Masakra jakaś. Tu jakieś strzelanie. Ale co widzisz, ten Artur, co widzisz teraz z tych świec? Co tam widzisz? No tutaj mamy spadającą świecę jedną. Kurwa. Mamy pierwszy impuls. Tutaj taki mniejszy, większy. No i sobie poleciało w górę. Opór, wsparcie, no i opór tutaj. Okej. A zrób na dniowy na chwilę. Jeszcze raz. Zrób na dniowy na chwilę. My jesteśmy, kurwa, na dniowym. No i tutaj zobacz, fajnie widać, jak masz był ten impuls na dół, ta świeca, nie? No, No i ta znaczy korekta. z dołu i później w górę. Tutaj do tego momentu. I to będzie sfera leciało pewnie w dół, moim zdaniem.
Ale weź co takiego robić, rozciągnij, żeby to było widać. Jeszcze raz. Rozciągnij ten wykres jakoś, żeby to było widać, bo to... O. Chyba Zniesławka wywaliło, czy? Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie. Jesteś Sławek? Dobra, co robimy dalej? No teraz godzina. No i wiesz, sobie tu postawię te opory wsparcia, żebyś miał tak przyjrzyście to. Ty widzisz płynnie, co robię? Ja widzę, co robisz, no. A teraz jest, słyszy ciebie? O, No, teraz teraz jest nikt. No, no dobra. Coś nie wiem, coś tylko... Nowy przycinek. No to teraz, co teraz widzisz? Co byś zrobił, jak to widział? Co tutaj widzę? No poszła świeca w dół. Jeśli dojdzie do tego, to będzie korekta. No właśnie, ja bym tu liczył na jakąś korektę. A zrób teraz 15 minut. Że tam już była. No, pewno, że była. Widzisz, poszedł impuls. Tutaj dół. No i teraz jak przybije ten, nie? Jak przebije. Które jak się zostało 6 sekund, no to już przybiło. No to teraz możesz wziąć ten impuls, bo tu się skończyło. Zrób ten impuls z 15 minut. Powiększ trochę ten. Z tego ostatniego czerwonego. Tak, te trzy czerwone, no zrób. Chodzi ci o Fibiego. Nie, patrz tutaj, mogę tego i tu, ten impuls tu. Ja ci powiększę, żebyś miał lepiej widać. No dobra. Ostatni impuls. 15 minut. Ostatni impuls zielonego. No, od góry na dół, bo będziemy shorta szukać, nie? Od góry na dół. Nie, bo tak to longa szukamy. No, dobra, z drugą stronę. Dobra, to są. Tyk, tyk. Drugą stronę, czyli od tego. Nie, od tych trzy ostatnie świece weź. O, to jest impuls. No to był impuls na dół. I od góry na dół, dokładnie. Bo moim zdaniem to się ten impuls skończył i teraz będzie korekta. Powiększ sobie to, żeby to było widać. No i gdzie byś oczekiwał cenę? Oczekiwał, do kiedy ona, gdzie dojdzie, tak? No, tutaj. Najlepiej tutaj. No, ja bym już przy 50 ją obserwował, nie? No to jakby tutaj doszło, no to leci dalej w dół. Dokładnie. Ja muszę sobie poustawiać jeszcze te, kurde, procenty. Tak jak ty masz. A nie masz? No to poczekaj, ja ci mogę łyżkę? No. Sterowanie. No i widzisz. Sławka, nie widzę. Patrz. Tu był ten impuls. I najlepiej dla nas, nie? Jakby cena doszła do tej strefy, nie? 89. Do tej strefy, a przynajmniej do 50. Wiesz, jak najlepiej? Patrz, jak mnie uczono, że na przykład jak wchodzisz tą lotem 002, nie? Załóżmy, nie? To tu na 50 wchodzi blokiem 001 No. i dokładasz wyżej, dojdzie do tej strefy docelowej. Dokładasz to drugie 001, nie? Bo
dużo jest takich sytuacji, że cena się odbija od 0,50, od 50, nie? I nie idzie wyżej. No i teraz poczekaj, jest 15 minut, to jest bardzo ważna świeca, nie? A zobaczmy tu, patrz, ten impuls, abyś zmierzył. Kurczę, patrz. Wiesz, poszedł impuls. Doszło gdzieś strefy 7,9 i na dół, nie? No teraz fajnie by było, jak była korekta. Masz, zobacz, z 15 minut patrzysz. No jest trend spadkowy, nie? Bo jest pod MON 44. Tu RSI masz pod. Wyszło z WQS kanału, nie? No to my wchodzimy na sella i mamy większe prawdopodobieństwo, że to pójdzie dalej sell niż na buy, nie? Bo wchodzimy z trendem. No. No i teraz mamy 10 minut, czekamy na ten. Czekamy na tą świecę. Zobacz, i jest korekta? Jest, nie? Robi się. Robi się, no. Możemy powiększyć. I ty sobie możesz, wiesz, trenować w domu na demo sobie, nie? Robić te korekty, rysować Fibo i patrzeć, co się stanie. To z ilu najlepiej brać to FIBA? Jak? Jak najlepiej łapać to FIBA? Na przykład jak jest trend spadkowy, to jest ta długa świeca, nie? No to bierzesz impuls spadkowy, nie? No, czyli masz tutaj impuls i teraz zrób sobie screena. Tych moich ustawień, jak ja mam. No, będę musiał. Czy to dobrze? To jest tu, czekaj, 7,9, 8. No jest to dobrze. Tak. No i teraz sobie czekamy ze spokojem. Wykres. No to czekaj, byśmy na funcie jesteśmy. Na funkcie. To samo, nie? Na euro to samo. No ja właśnie wczoraj zauważyłem, że jak się robiło euro, był pierwszy trend do góry, nie? I później spadkowy, to i tak później szło out, USD i wszystko. Funt jest słabiutki? No, słabiutki, to widać. Mocniejszy. No i tutaj dzisiaj te nie przybiło, tak jak mówiłeś. Nie przybiło, nie przybiło. Jeszcze zobaczę sobie tutaj.
No to mam taką strefę, ok, doszło. Piętnaście. Może sobie też wejść na minutę, zobaczyć, jak tam to wszystko się rusza. Może sobie rysować linię trendu. Czyli jak to pójdzie na dół, nie? No to dolar, czekaj, to pójdzie na dół, no dolar się będzie osłabiał. Czyli euro USD pójdzie do góry, nie? Będzie mocniejsze. No. Ale to do której strefy będzie spadało? Do tej, do ostatniego impulsu i wsparcia. Ja bym sobie zrobił. Może zejść do 50 nawet. Czekaj, tego bym nie liczył nawet, bo to jest fake. Tu sobie zaznaczyłem. Chciałbym, żeby tu zeszło. Ok. Minutka. Jaka pogoda u ciebie? Już ci mówię. Jest 4 stopnie, słoneczko świeci. Pięknie. A macie śnieg? Nie. A był w ogóle? W ogóle się. Był. Tam parę dni. Teraz nie wiem, tylko zagadka. I ona sobie tutaj leci do przodu. Teraz korekta jest. I kolejna. Dla mnie tu jest ważne, że widzisz, ten impuls przebił tutaj tą strukturę. Teraz mogę sobie zrobić Fibo. Doszło do strefy. To może być taka ścieżka, niż cyk. Tak, nie? W ten sposób na... Piętnaście minut. Wróćmy na ten, co tu się dzieje. A teraz ważne rzeczy się dzieją. O, tu jest. No dobra, a powiedzmy nawet, jeśli by była korekta teraz do góry po prostu i by szło do góry. Może iść. No bo ja tu wchodzę, no ja bym chciał na baja tu.
Minutka. Minutka została, zobaczymy. No dla mnie tu jest to, wiesz, nie, no nie przybiło tej struktury tu, nie? Niżej. I tu masz, zobacz, jak patrzysz też na RSI, no masz impuls, nie? I korekta. I dalej pojmiemy następny impuls. Tak, ja to widzę. Nie? Trzeba mieć plan. Ok, wjeżdżamy na bajer. Moje wejście, już ci mówię, jest 180. No, to moje 180 też będzie, no. 183, no. 13 pipsów. Już wysłał na grupę. Ale ten, dobra, weź tam sobie poustawienie i ja ci dam dostęp do mojego na chwilę. Kurde, co mi czuda. Sorry, sorry. Jeszcze tu na Facebooka wrzucę.
Okej, okay, możesz mi ten. Mhm. Możesz mi dać. Poczekaj, to ja zatrzymam to. No, teraz możesz dać. No, dobra, widzisz? No, co mam widzieć? Co to mi się porobiło? Czego to mam takie kolorowe wszystko i czego to tak dużo jest tego? A to nie masz chwili wodzie? Poczekaj, daj mi sterowanie. Dam sterowanie. Co to dalej automatycznie? Co to wszystko? Musisz mi Masz? dać sterowanie, no. Masz, może. Okej. O, jest, no. To masz No. chyba poukładane. Poczekaj, bo nie jest podlejane. I tu masz kod. A tu masz kod. Nie, a czemu ty? Uznasz wszystko, co? Okej, no. Okej, masz. Tylko sobie porób jeszcze. Bo tu masz tak niewyraźnie. Wygląd. Jesteśmy coraz wyraźniej, nie? O, widzisz? Tylko te świece też może sobie dać jaśniejsze. Jeszcze te wykresy. Co wykresy? Wykresów to mam. Okej. Jakich wykresów nie masz? O, właśnie to. Aha, i tutaj zmień sobie na. Dziesiąt. 30, 50, 40, no. Dobra, ja będę musiał umykać, bo No, spoko, spoko. Ja tyle chciałem tylko. stanu ci innego idę, wiesz? No. A tam jest nie wiem, do której. Spoko, także do jutra jak coś, nie? No. No, dobra, dzięki wielkie. Do jutra i ten. No, do Skoś. jutra. No, dzięki. Na razie. No.